described as false. Witamy Państwa bardzo serdecznie na 91 FM. Słuchają Państwo Katolickiego Radia Zamość. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszamy do tego, aby byli Państwo razem z nami. Katolickie Radio Zamość po raz pierwszy nadało swoją audycję 25 marca 1998 roku. Nasza rozgłośnia stara się na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła i regionu, stając się swego rodzaju głosem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jako jedyne radio lokalne z bogatym programem audycji chcemy docierać do wszystkich mieszkańców naszego regionu, a nawet województwa lubelskiego i podkarpackiego. Głównymi zadaniami Katolickiego Radia Zamość są ewangelizacja, modlitwa, przekaz informacji, wskazywanie drogi wartościowego życia, budowanie poczucia tożsamości z regionem, a także troska o sprawy naszej społeczności. Jesteśmy radiem wiarygodnym, cieszymy się uznaniem wśród słuchaczy pochodzących z różnych grup społecznych i wiekowych. W październiku 2004 roku nasze radio rozpoczęło wizyty w parafiach diecezji w ramach tzw. niedziel radiowych. Reaktywacja tych wyjazdów nastąpiła w 2013 roku. Dzięki nim Katolickie Radio Zamość otwiera się na problemy lokalnych wspólnot parafialnych i samorządowych. Nasi rozmówcy poruszają tematy, które zwykle są poza zasięgiem zainteresowań stacji komercyjnych. Do tej pory odwiedziliśmy 32 parafie. Od grudnia ubiegłego roku wydajemy także pismo Głos Roztoczański, będący naszym organem prasowym. Co roku organizujemy Dzień Papieski. Wśród zaproszonych gości zespołów wystąpili Piotr Rubik, Justyna Steczkowska, Arka Noego, Golec Orkiestra, reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego, czy też jak w roku ubiegłym Ryszard Rynkowski. W okresie wakacyjnym organizowaliśmy program Katolickie Radio Zamość na Roztoczu oraz Roztoczański Festiwal Dobrych Filmów. Wydaliśmy również dwie płyty. Płytę zespołu Anielsi z hymnami Exodusu Młodych oraz płytę Młodzi o Młodych dla Młodych z cyklem audycji radiowych przygotowanych przez uczniów zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Katolickie Radio Zamość prezentuje audycje o tematyce ewangelizacyjnej, publicystycznej, społecznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Zajmujemy się także sprawami gospodarki i rolnictwa. Codziennie transmitujemy msze święte. W intencji ofiarodawców na naszej antenie odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego, jak również modlitwa różańcowa. Katolickie Radio Zamość to radio dobrych wiadomości.